Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będzie się na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do zakupu moich książek. Stach i śmieci oraz Stach i smog. To detektywistyczno-ekologiczne historie osadzone w szkolnych realiach, a ich bohaterami są uczniowie klasy czwartej B. Idealnie sprawdzą się na prezent dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Książki są do nabycia na Allegro. Linki zostawiam w opisie. Dzisiaj przenosimy się na południe od Krakowa. W sylwestrową noc 2021 roku przy wjeździe do Ludźmierza od strony Krauszowa w okolicy Stawów stojący na poboczu samochód wzbudził zainteresowanie Straży Gminnej. Miał on słowackie numery rejestracyjne. Szybko ustalono, że pojazd był poszukiwany przez słowacką policję. Skoda została odholowana na policyjny parking komendy powiatowej w Nowym Targu. Tam dokonano przeszukania. Okazało się, że w bagażniku znaleziono ciało mężczyzny, a obok pistolet. Mężczyzna miał ranę postrzałową. Policja zajęła się ustaleniem tożsamości mężczyzny i okoliczności zdarzenia. Kim był zastrzelony mężczyzna i dlaczego w tej sprawie nic nie jest jednoznaczne o tym już za chwilę. Podhalańska grupa poszukiwawczo-ratownicza z Czarnego Dunajca. Przeczesała okolice, w której odnaleziono samochód. Okazało się, że auto stało przy drodze od dłuższego czasu. Okoliczni mieszkańcy mówili, że były to dwa tygodnie. Z kolei na policyjny parking przybyła grupa dochodzeniowo-śledcza, technicy kryminalistyki z Krakowa i prokurator. Po całej nocy prac ustalili, że ciał w samochodzie należy do poszukiwanego od 20 grudnia Słowaka. Udało się ustalić jego tożsamość dzięki współpracy ze Słowacką Policją. Był to 40-letni policjant z Nitry, Mirosław. Wyszedł z domu 20 grudnia i ślad po nim zaginął. Rodzina potwierdziła jego tożsamość. Mężczyzna był szczupłej budowy ciała, miał brązowe oczy i siwiejące czarne włosy. Ostatni raz widziano go w ciemnozielonej kamizelce, ciemnej bluzie, ciemnych dżinsach i niebieskich butach. Zaginiony jeździł samochodem Skoda Octavia z nalepką z tyłu Dziecko w aucie. Prawa przednia część samochodu miała spalony lakier. W toku śledztwa okazało się, że znaleziona przy Mirosławie broń była jego służbową. Pojawiły się informacje, że mężczyzna miał problemy psychiczne i zachowania depresyjne. To sprawiło, że śledczy skłaniali się ku temu, że doszło do samobójstwa. Nic nie wskazywało na udział osób trzecich. Sprawą od początku zajmowała się prokuratura w nowym targu, badała ją pod kątem zarówno morderstwa, jak i samobójstwa. Wszelkie wątpliwości miała rozwiać sekcja zwłok. Jej wyniki nie zostały podane do publicznej wiadomości ze względu na blokadę informacyjną. Śledztwo przeniesiono do Rzeszowa. Sprawą zajął się Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Wydział ten zajmuje się m.in. warką z mafią. W tej sprawie dużo jest niejasności. Przede wszystkim Mirosław nie miał żadnych związków z Polską. To, żeby zbadać sprawę pod kątem zorganizowanej grupy przestępczej, miało być sugestią strony słowackiej. Co ciekawe, Słowacy początkowo przekonywali, że sprawa Mirosława jest dla nich zamknięta. Ustalili bowiem, że mężczyzna miał problemy rodzinne i w ich wyniku doszło u niego do załamania, co spowodowało, że prawdopodobnie targnął się na własne życie. Pojawiły się jednak przesłanki, że Mirosław został zmuszony do popełnienia samobójstwa. Prokuratura rejonowa w Nowym Targu twierdziła, że mężczyzna popełni samobójstwo. Z kolei Podkarpacki Wydział Za Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Rzeszowie prowadził śledztwo pod kątem przestępstwa z artykułu 151 KK. Badana możliwość doprowadzenia obywatela słowackiego na mową lub udzieleniem pomocy do targnięcia się na własne życie. W trakcie śledztwa prokurator wykonywał czynności procesowe zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego żadnych bliższych informacji nie udzielono. W tej sprawie pojawiają się kolejne pytania. Przede wszystkim to, jak Mirosław znalazł się w Polsce. Przecież jeśli chciał odebrać sobie życie, mógł to zrobić w swoim mieście. Co ważne, Nitra to miasto położone około 250 km od granicy z Polską. Jeśli chciał targnąć się na swoje życie, to nie musiał jechać aż tak daleko. Dlaczego wybrał to konkretne miejsce? Czy to był przypadek? Poza tym zastanawiające jest to, że ciało policjanta znaleziono zamknięte w bagażniku jego samochodu. Jeśli popełni samobójstwo, to przed śmiercią musiał wyjść z auta, wejść do bagażnika, zaciągnąć za sobą rolety bagażnika i zamknąć klapę. Po co miałby zadawać sobie tyle trudu? Przyznacie, że jest to bardzo dziwna sprawa. Być może Mirosław został zmuszony do popełnienia samobójstwa, a w tle chodziło o porachunki mafijne. Wiadomo, że w Polsce sprawy samobójstw nie są prowadzone latami. Można przypuszczać, że sprawa ta łączy się z jakimiś innymi ważnymi śledztwami, jednak policja nie ujawnia szczegółów. Zastanawiające jest też to, że sprawy nie przejęły jednostki z pobliskiego Krakowa, a właśnie z Rzeszowa, który jest oddalony od Ludzmierza o kilkaset kilometrów. Gdyby sprawa dotyczyła tylko pomocy przy samobójstwie, to nie zajmowaliby się nią specjaliści od zwalczania mafii. Jest jeszcze jeden ważny aspekt tej sprawy. W grudniu 2019 roku również w pobliżu Ludźmierza odnaleziono porzucony samochód na słowackich tablicach rejestracyjnych, który był zaparkowany na skraju lasu. Policja przeszukała auto, w którym odnaleziono zwłoki mężczyzny. Pojawiły się przypuszczenia, że być może słowacka mafia dokonuje egzekucji na terenie naszego kraju. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu kryminalna małopolska.